serdecznie na moim kanale. Słuchajcie, ostatnio prosiłyście mnie, żebym nagrała filmik modowy, a chciałyście 7 dni 7 stylizacji albo po prostu haul mnie żony. Ja wiedziałam, że na 7 dni 7 stylizacji ja nie znajdę obecnie czasu. Zbyt pochłonęłoby mnie to w tym momencie, mimo że bardzo bym chciała. Właśnie do mnie piszecie. Aha, dobra, później odpiszę. Słuchajcie, w ogóle bardzo Wam dziękuję za przemiły kontakt na Instagramie. Bardzo bym sobie życzyła, żeby przenieść jakby to, co się dzieje na Instagramie, właśnie tutaj na YouTube, żebym dalej miała ochotę tworzyć i żeby to się wszystko fajnie rozwijało. Także dzisiaj pokażę Wam rzeczy z Lumpeksu, pokażę Wam rzeczy z dwóch polskich marek i jedną ostatnio odkrytą przeze mnie. Także zaczynamy. Zacznijmy od polskiej marki, którą odkryłam gdzieś w połowie maja na Instagramie właśnie. Nie wiem, czy wyświetliło mi się tu kogoś, czy po prostu jako sponsorowany post, już nie pamiętam, ale zobaczyłam tego typu sukienkę. A wiecie, że ja mam, kolokwialnie mówiąc, z głową, jeżeli chodzi o fiolet, jeżeli chodzi o lilę, jeżeli chodzi w ogóle o ten kolor oraz kroje takich troszeczkę boho, dziewczęcych, romantycznych sukienek. I jak zobaczyłam to połączenie fioletu właśnie z takim krojem, to sobie pomyślałam, o nie, muszę zobaczyć, co to jest. Patrzę, polska marka. Patrzę, blisko Poznania. I mówię, kurczę, że jej wcześniej nie znałam. Okazało się, że mieszczą się oni w Opalenicy, także niedaleko. Jest to firma Marin. No i są tam tylko i wyłącznie polskie marki, czyli to jest marka, która ma w swojej ofercie właśnie polski asortyment. Stacjonarnie i można kupować przez internet ich ubrania, przez prywatną wiadomość na Instagramie. A stacjonarnie właśnie w Opalenicy się mieszczą, gdzie mam ochotę pojechać, bo powiem Wam szczerze, załapałam super kontakt właśnie z właścicielką tego sklepu i powiedziała, że jak najbardziej zaprasza, bo jestem przemiłą osobą, co tym bardziej jakby napawa mnie radością, bo powiem Wam szczerze, uwielbiam pozytywnych ludzi i takim też chętnie pomagam. Także mam nadzieję, że uda mi się tam kiedyś wybrać i też pokażę Wam więcej rzeczy, na przykład na relacjach, na stories właśnie. No i zobaczcie, ta sukienka, czyż ona nie jest piękna? Zobaczcie, jak ona jest cudowna. Po prostu wow. No i jeżeli chodzi o kolor, jeżeli chodzi o krój, tutaj bardzo modne w tym sezonie rękawki. Ja uwielbiam tego typu właśnie rozszerzane ramiona i tutaj generalnie rękaw taki szerszy. Bardzo lubię również wiązania na plecach, bo one zawsze seksownie wyglądają, a tutaj akurat dziewczęco, bo nie jest to wulgarne. Dekolt ścięty na prosto, długość ma również odpowiednią, ja mam rozmiar L, więc nie jest za krótka ta sukienka, nie lubię takich kusów, że wyglądają jak miniówki, rozumiecie, że za bardzo odkrywają nogę. Luźniutka, ma gumkę w pasie, ideał, także podlinkuję Wam na dole tutaj na Instagramie tą markę. No i na sobie mam jeszcze taki oto komplecik biały, który jest również w kolorze różowym i czarnym, z tego co kojarzę, no ale biel, no to akurat jest mój typowo kolor, ja bardzo uwielbiam, fajnie tutaj zasysa sylwetkę, top, można regulować sobie tutaj długość spódnicy, czy trochę więcej ciała, tu pokazać czy mniej, można założyć do tego szpilki, można założyć do tego adidasy, w zależności jak się lepiej czujecie, ale obydwie rzeczy są cudowne. Nie będę już przedłużać, po prostu wbijajcie do nich na Instagram, a ja przechodzę do kolejnej marki, również polskiej, która wypuściła ostatnio przecudowne dresy, sukienki i spódnice. Ostatnio jak pokazywałam się na Instagramie w tym oto dresie, to było, słuchajcie, tyle pytań, że sobie mówię, o nie, on musi znaleźć się w odcinku, w którym będę pokazywać jakiekolwiek ciuszki najbliższe. Także to jest dres z By Design. Część się już zorientowała z racji tego, że po pierwsze lubię ten sklep, po drugie kojarzycie tą piękną liliową bluzę, którą mam w
takim właśnie kroju. No i oni teraz wypuścili dresy właśnie w takim brudnym różu, w beżu, w czarnym, z tego co kojarzę, chyba tak. Zerknijcie do nich na Instagram, bo ciągle pojawiają się jakieś nowości, chyba nawet był taki brzoskwiniowy kolor tego dresu, no przepiękne pastele. Ja uwielbiam róż, brudny również, zarówno jest mi w takim, dobrze w takim kolorze Barbie róż i takim brudnym uwielbiam. No, także spójrzcie, do tego są spodnie. Z tego co wiem, to można chyba osobno, tak, można osobno kupować spodnie i bluzę, no ale oczywiście polecam to kupować w zestawie, żeby mieć komplet. Kompatybilny, chciałabym to słowo, dlaczego zawsze mam, słuchajcie, problem z wypowiadaniem słów, które jakby znam, ale nie potrafię ich powiedzieć, kiedy troszeczkę blisko są jakieś litery w języku polskim, masakra, dajcie znać, czy wy też tak macie, także wiecie o co chodzi, chodzi o to, że jest ten strój spójny, ten dres, także o, przepiękny, prawda? No i jeszcze mam od nich spódnicę, ale widziałam też bardzo ładne sukienki, a ta chyba nawet ta sukienka jest w takim samym princie jak ta spódnica. Świetne jest to, że jakby można łączyć te zestawy, czyli ja tutaj mogę połączyć tą spódnicę z bluzą, zbluzować ją w środek i wygląda to całkiem fajnie, tak dziewczęco. Ostatnio miałam ten koblet na sobie, to no naprawdę Wam się podobało na Instagramie. Także fajne jest to, kiedy kupujecie, że możecie robić tak, dresik, macie ochotę na coś bardziej eleganckiego, to spódnica, macie ochotę założyć na przykład tą bluzę do jeansów, też będzie pasować, także tworzycie mnóstwo zestawów z właśnie kilku dosłownie rzeczy. No, także jeżeli chodzi o jakość w ogóle, to chyba nie muszę Wam już tutaj mówić, ponieważ wielokrotnie mówiłam o tym sklepie, naprawdę godne polecenia, polska marka. Polecam. No to przejdźmy jeszcze do lumpeksu, bo nie byłabym osobą, jakbym nie pokazała Wam ostatnich perełek. Tani Armani mieszczący się w Wyżysku, gdzie mamy rzeczy z metkami, gdzie są po prostu fantastyczne ubrania, zarówno pod względem jakościowym, firmowym, jak i kolekcji, która jest na czasie i pokrywa się z trendami, co jest najlepsze. I tu mam, słuchajcie, komplet spodnie, które są z metką oraz taka kurteczka 100% bawełna, też z metką, w pięknym ecru kolorze, takim ciepłym beżu. O wow, jak to wygląda i do tego zakładam top i właśnie te spodnie z wysokim stanem, które są troszeczkę rozkloszowane i mają taką falbanę przez całą długość. O, może ja Wam tak pokażę. Proszę bardzo. Tak się one prezentują. I do tego jest właśnie do kompletu ta kurtka, też tutaj jak widzicie na przodzie z falbaną. Rewelacja, uwielbiam. Piękny komplet i na pewno stacjonarnie kosztowałby o wiele, wiele więcej, właśnie z metkami, wiadomo. Jak byłam w Tanim Armanim, to słuchajcie, widziałam jeszcze mnóstwo pięknych sukienek i kupiłabym pewnie z 10. Widziałam jeszcze bluzkę, która była do przerobienia i nie wzięłam jej i tak żałowałam, bo za kilka dni już jej nie było. Bardzo żałuję, bo była przepiękna, taki ni to top, ni to romantyczna bluzeczka, którą wystarczyło tylko wszyć po boku. Żałuję na maksa, że jej nie wzięłam, no niestety już jej nie ma, a była jedna, wiadomo jak to w lumpie. Także słuchajcie, no tania odzież to jest, o wow, cudowne miejsce. Uwielbiam wspierać również zarówno polskie marki, jak i właśnie miejsca, które nadają rzeczom nowe życie. To jest bardzo fajne, zwłaszcza, że te rzeczy są świetne. No i zobaczcie, tutaj mam, tam są dwie takie marki, jest albo właśnie często Villa firma, albo Biweri. I tutaj mam taką sukienkę śliczną, czarną, która ma wycięcie pod biustem. O tak, tu jest dziura. No śliczna. A druga jest żółta, taki kurczaczek, nie, może bym powiedziała, że nawet taki, tak, to jest taki kurczaczek, to nie jest taki żółty, taki jak na plastyce, tylko taki typowo pięknie wyglądający do opalenizny, podkreślający ją niesamowicie. Taka zakładka tutaj zwiewna, luźna spódnica, na cienkich ramionczkach a la spaghetti. O wow, przepiękna sukienka letnia.
I ona była z metką, już ją nosiłam. A tutaj druga rzecz, to właśnie to jest Biweri. Wow, spadł mi soki. A to jest firma Obiekt. O, właśnie jest Villa, Obiekt, bardzo lubię te rzeczy. Oraz Biweri właśnie. I najczęściej te marki właśnie tam poluję i wygrzebuję. I zazwyczaj siedzę tam 2 godziny i nie mogę wyjść. I na koniec chciałabym Wam jeszcze powiedzieć o mojej nowej torebce, z której bardzo się cieszę, ponieważ wiecie, że chciałam ją, szukałam jej, nie chciałam jej zamawiać ze stronek zagranicznych. Udało się, że pojawiła się dosłownie jedna na Witkacu. No i stacjonarnie przymierzyłam ją i zdecydowałam się, że chcę być jej właścicielką. Jest to Gucci Marmont i tutaj jest czarna. Skórzana, bo są też te velvet, nie mi zależało na skórce. Na tej właśnie wielkości jest to small, z tego co wiem, tak w ogóle w Gucci są tak dziwnie te nazwy, że macie właśnie niby mała, tak się nazywa, ona jest tak naprawdę średnia. Ta malutka jest chyba mini i ona jest bardzo malutka, taka jak ta moja YSL-ka, więc generalnie to jest mój nowy zakup. Ma ona długi łańcuch, ale też krótki, można sobie zrobić. Ja zazwyczaj ją tak właśnie pod paszką noszę, w ten oto sposób. No i to jest taki, wiecie, no, taka perełeczka, która rozweseli wszystkie stylizacje. I właśnie o to mi chodziło, że mam, wiecie, bazę, a to zawsze jest taka perełka, wisienka na torcie. I bardzo się z niej cieszę. Jeżeli ktoś waha się, czy ją kupić, to jest naprawdę godna polecenia. Myślę, że po roku noszenia będę jeszcze w stanie więcej powiedzieć, tak jak w przypadku tej YSL. Bo takie mam też z nią doświadczenie. Całkiem w porządku. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik. Mam nadzieję, że Wam się on spodobał. To był taki pokaz najnowszych rzeczy, które pojawiły się w mojej szafie. W jakich kolorach ja ostatnio się ubieram, w jakich się czuję. Myślę, że ta polska marka, którą na Maryn, którą odkryłam, to jest coś fajnego i naprawdę warto tam zajrzeć. Także buziaczki, trzymajcie się, do następnych filmów. Pa, pa!